Hej, hej! Dzisiaj trochę nietypowo, bo wpadła mi w ręce gamingowa myszka od chińskiej firmy Makenike. Myszkę można kupić na AliExpress i myślę, że jest to ciekawa oferta skierowana raczej do casualowych graczy i tych, którzy cenią sobie bezprzewodowe rozwiązania. Nie będzie w tym nagraniu unboxingu. Jeśli jesteście zainteresowani, co dostajemy wraz z myszką, to odsyłam do mojego poprzedniego filmiku. Sama myszka przychodzi zapakowana bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o opakowanie, to moim zdaniem śmiało może ono konkurować z topowymi firmami na rynku, jak na przykład Glorious czy Logitech. Po wzięciu myszki do ręki miałem mieszane uczucia. Z jednej strony lekka, bo waży tylko 85 gram, ale z drugiej strony czuć tutaj wykorzystanie tańszych materiałów, ponieważ myszka trochę trzeszczy przy mocniejszym ściśnięciu dłonią. Będziecie mogli to usłyszeć w dalszej części nagrania podczas testów dźwięku. Z kolei z trzeciej strony myszka świetnie leży w dłoni. Sami możecie zauważyć, że wygląda ona bardzo ciekawie i ze świecą w ręce można szukać podobnej u bardziej znanych firm. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to również podobają mi się stonowane kolory i minimalistyczne logo na lewym przycisku. Na samym spodzie mamy teflonowe ślizgacze oraz dwa przyciski. Jeden do zmiany DPI, a drugi to trzy tryby działania. Na kablu bezprzewodowe i bezprzewodowe w trybie oszczędzania energii. Sam spód myszki bardzo ładnie się prezentuje, a tył i przód są lekko zaoblone na krawędzi. Z przodu mamy oczywiście gniazdo na kabel USB typu C, do którego pasują również inne kable, a nie tylko ten dołączony w zestawie. Rzuca się również w oczy backplate w kształcie plastra miodu. Cały czas modne rozwiązanie, które nie traci na popularności. Z prawej strony mamy również logo myszki. Wizualnie całość prezentuje się naprawdę znakomicie. Gdyby firma zastosowała lepsze materiały pod względem wytrzymałości, to mogłaby śmiało konkurować z topowymi produktami na rynku. Wracając jeszcze do backplate, to tutaj mamy małe zaskoczenie. Jest on zamontowany na magnesach i możemy go sobie wymienić. W zestawie dołączony jest drugi backplate. Powiedziałbym bardziej neutralny. Więc jeżeli nie przepadacie za obudową z otworami, to możecie go sobie w każdej chwili zmienić. Ciekawe rozwiązanie. Mieliśmy już na rynku modularne myszki i osobiście jest to dla mnie ciekawostka. Być może producent w przyszłości zastosuje inne wymienne elementy w myszkach. Jest to jedna z rzeczy, która sprawiła, że zainteresowałem się tą myszką. Pod wymienną obudową mamy oczywiście baterię oraz odbiornik USB. Standard i nie ma tutaj nic zaskakującego. Sam odbiornik działa na 2,4 GHz i nie miałem z nim żadnych problemów. Myszka śmigała elegancko i nic nie przerywało. Warto dodać jeszcze, że wymiana backplate jest bezproblemowa i szybka. Z myszką dostajemy kabel o długości 1,6 m. Jest on cienki oraz bardzo lekki. Śmiało porównałbym go do tych, które możemy znaleźć w Gloriusach oraz myszkach od rodzimej firmy SPC Gear. Nie plącze się, jest wystarczająco długi oraz pokryty oplotem, co sprawia, że wygląda właściwie jak sznurówka. Szczerze mówiąc, to przewodu użyłem tylko kilka razy. Do testów, żeby sprawdzić jak myszka działa podłączona na kablu oraz do ładowania, ale był on wpięty do ładowarki, a nie do peceta. Moim zdaniem kabel jest jak najbardziej na plus i nie mam tutaj żadnych uwag. Nie ma również żadnego problemu, żeby myszkę ładować podczas grania, ponieważ ma to niewielki wpływ na feeling. Stan baterii możemy sprawdzić z lewej strony myszki. Trzy czerwone diody sygnalizują poziom naładowania. Co do trzymania baterii, to jest naprawdę świetnie i Makenike nie ma się czego wstydzić. Myszkę używałem z wyłączonymi LEDami oraz na polingu 1000 Hz przez 3-4 dni solidnego grania. Dodam, że podświetlenia rolki nie jesteśmy w stanie wyłączyć, także bateria jak najbardziej na duży plus. Co do samych LEDów, to możecie zobaczyć, że nie urywają one głowy.
Szczerze mówiąc, jak dla mnie LEDy nie powinny być stosowane w myszkach bezprzewodowych ze względu na baterię, ale co kto woli tak naprawdę. Możecie zobaczyć, jak myszka wypada w porównaniu z SPC Gear Leaks Plus. Moim zdaniem, jeżeli komuś bardzo zależy na podświetleniu, to powinien wybrać inną myszkę. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie jesteśmy w stanie wyłączyć podświetlenia rolki, prawdopodobnie ze względu na to, że jest to jedyny wskaźnik zmiany DPI. Możemy go oczywiście dostosować w sterownikach, ale o tym później. Teraz trochę o moich odczuciach podczas gry, a te są jak najbardziej pozytywne. Może we znaki daje się trochę uczucie użytych tutaj tańszych materiałów, ale dla casualowego gracza ta bezprzewodowa myszka jest świetna. Idealna opcja, jeśli ktoś chce spróbować, czy bezprzewodowe rozwiązanie jest dla niego, nie wydając przy tym sporo pieniędzy. Nie jest to raczej myszka skierowana do graczy, którzy grindują po kilka godzin dziennie i chcą osiągnąć jak najlepsze wyniki. Mechanica M8 jest wygodna, co też jest ważne przy długich godzinach gry. Myślę, że zastosowany kształt sprawia, że ręka nie męczy się aż tak bardzo podczas grania, co w ogólnym odczuciu jest na plus. A jak ona brzmi? Zapraszam do posłuchania. Powiem wprost, ze sterownikami jest trochę problem. W opakowaniu nie otrzymujemy żadnej informacji, która skierowałaby nas do miejsca, gdzie możemy pobrać oprogramowanie. Sterowniki znalazłem dopiero pod jedną z recenzji na YouTubie. Może źle szukałem? Jeszcze większy niepokój budzi we mnie komunikat pojawiający się podczas instalacji, informujący o zagrożeniu dla komputera. Mimo to postanowiłem je jednak zainstalować, żeby pokazać Wam, jak wygląda soft myszki. No cóż, nie ma tutaj żadnych nowości ani fajerwerków. Standardowo mamy tutaj możliwość edycji makr, zapisywanie własnych profili, kontrolę LEDów, zmianę DPI, kontrolę ilości DPI, którą później wybieramy przyciskiem na spodzie. Samych DPI możemy mieć aż 8, a maksymalna opcja to 16 tysięcy. Jest oczywiście również zmiana czułości, polling rate i szybkość podwójnego kliknięcia. Mogę śmiało porównać to oprogramowanie do tego, które mamy na przykład w myszkach od SPC. Szczerze mówiąc, to czego można się spodziewać po oprogramowaniu? I tak otworzymy je tylko kilka razy, więc ciężko mi nawet powiedzieć, czy jest ono na plus czy na minus. Jest zwyczajnie ok i myślę, że nie trzeba długo rozwodzić się na ten temat. Podsumowując, myszka Mechanica M8 nie jest rozwiązaniem dla graczy, którzy chcą grać zawodowo. Jest to raczej rozwiązanie dla niedzielnego gracza, a takim trochę jestem. Czy jest ona w stanie konkurować z topowymi produktami od np. Logitech? Uważam, że nie. Producent powinien poprawić materiały zastosowane w tej myszce oraz dostępność i wygląd sterowników. Wtedy może próbować podbić rynek. M8 jest trochę taką ciekawostką i perełką dla zwykłych graczy. Bateria jest znakomita, a sama myszka jest mega wygodna zarówno podczas grania, jak i w codziennym użytkowaniu. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to znakomite rozwiązanie dla osób chcących spróbować, jak gra się bez kabla. Ja byłem bardzo zadowolony, a gra była bardzo przyjemna. Cieszyłem się również z tego, że nie muszę martwić się o baterię.
Ode mnie Mackenica M8 zasługuje na solidne 7 na 10. To tyle w tym nagraniu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej myszce. Jak zwykle zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się materiał. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i zapraszam na streamy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tej recenzji, a ja już się z Wami żegnam i do następnego. Hej!